Zapraszam zatem do Ferajny. Usiądźmy razem i zagrajmy. Spędźmy ten czas miło i fajnie. Jak o tym teraz myślę, jest jeszcze jedna rzecz, którą na początku tego let's playa powinienem był powiedzieć. Nie dajcie dzieciom tego oglądać! Zanim się zorientujecie, będą jadły sportowe cukierki i będą ruszać się i biegać i skakać i tańcować i będą zdrowe! Okej, na serio. Hej wszystkim, jestem CDDZO i witam ponownie w moim Zagrajmy w Catherine! A więc ostatnio w tym let's playu mniej więcej wcieliliśmy się w rolę szanownego pana Vincenta Brooksa, lat 32, który w swoim życiu teraz przeżywa wiele niepewności związanych z, no cóż, jego związkiem z pewną kobietką Catherine, z którą on już chodzi ponoć od dłuższego czasu, z tego co się zdążyliśmy dowiedzieć póki co. Jednakże jego życie się skomplikowało przez jeszcze jedną pewną ślicznotkę, która się nagle w jego życiu pojawiła i po jednej nocy się z nim postanowiła przespać. Czemu nie? Tak po prostu spontanicznie poszła do nas i potem do łóżka i było fajnie, znaczy chyba było fajnie. No, jeżeli nie, to co tu jeszcze są za dylematy w sumie? Ale dobra, więc skończyliśmy oczywiście w barze, znów w gronie naszych kumpli, czy tam jeszcze jakichś ewentualnych innych osób, których nie znamy, albo znamy, ale trochę mniej. Więc tak, może ty, Orlando, powiedz coś od siebie na początek. No, od ciebie zaczynam, bo my kapelusznicy się powinniśmy trzymać razem, a twój kapelusznik jest jak najbardziej dobry. The timing's too good. Still, I can't believe you cheated. But if she's that cute a girl, maybe it's a lucky accident, huh? Ta, tylko że no przypomnijmy, to była taka zdrada, że nawet ja nie do końca jestem w pełni jej świadomy. Ale no, stało się, bo alkohol, za wszystko obwiniam alkohol. No, ale ta sytuacja nie jest zbyt dobra i nie jestem pewien, czy dobrze mamy się czuć z tym, że się z kimś po jednej nocce tak przespałem po prostu. Well, good luck keeping it a secret. That or beg for her forgiveness. This isn't something forgivable. No trochę ciężko byłoby zrozumieć, że nie chcą ty to się stało. Well, she's a bit cold. But Catherine's a good girl. You don't have to tell me that. No, oby była równie dobra, kiedy odkryje tę prawdę, a coś sądzę, że kiedyś potencjalnie może. No, Vincent, no, z jednej strony jest mi go wybitnie szkoda, ale z drugiej, no, tak sam się chyba trochę pisał na to? No, oczywiście nie wiem, bo teraz nie chodzę w jego tam butach, czy coś, jakkolwiek się mówi, nieważne. Wiecie, że nie jestem dobry z polskich tam przysłów, powiedzeń i innych związków frazeologicznych. To mi powiedz coś od siebie, może ty wiesz więcej ode mnie w tej kwestii. Albo może ktoś bym cię nauczył czegoś? It wasn't anything special. It was at the reunion. He was giving her dating advice. Then he ended up falling for her himself, right? He ran to her side in the middle of the night when she was depressed, after all. Hey, stop that. Stand-up guy like that turns out to be a cheater. Seriously. No, tu masz trochę prawa dużo, żeby czuć się głupio z tym wszystkim. No bo to, co powiedzieli, to brzmiało jak fajna rzecz, którą dla niej zrobiłeś i potem nagle to. Co się stało w twoim życiu, Vincent? You're actually really sensitive, aren't you? You don't look it. Yeah, shut up. Że niby przez co? Przez moje afro? Że afro i wrażliwość nie wchodzi, jakby nie chodzi w parze? A może moja szczęka? No dobra, telefon, też się cieszę, tylko że nie do końca, czy oczywiście zależy od tego, kto tutaj mi wysyła wiadomość. Midnight Venus, okej, okay. Znowu mi gratulują za... Okej, okay, kolejną nagrodę, tym razem za oczywiście przejście etapu drugiego. Fanfary! Powiedziałem fanfary! Nie będzie fanfarów, bo co, bo brąz? Smutna twarz. No, chociaż się przypuszczam, że możemy nacieszyć obrazkiem. Whoop-dee-doo. No tak, niby te etapy można sobie przejść, jeżeli się chce, żeby uzyskać wyższy poziom, ale mi na tym nie zależy ani trochę tak naprawdę. Więc Johnny, ty tutaj, panie palaczu, co masz dla mnie do powiedzenia? Apparently
it's related to those mysterious deaths. You mean, like how Paul died? Yeah. Word is, this is getting called the Woman's Wrath. Sounds like something Erica would like to have. Hey, Paul's been here a few times, right? Yeah. He was a classmate of ours back in high school. I ran into him just the other day. Seriously? How was he? We just traded greetings, but he looked fine. Maybe I should have paid more attention. Hey, it's not your fault, man. Hmm? Yeah, I guess. No, po tych chyba zeznaniach chyba można by wywnioskować, że nie był w tym stanie, w jakim pokazała go taka scenka jedna. No bo skoro dobrze wyglądała, potem nagle trup. I to taki wybitny, taki umarlak, taki kurde szkieletor leżał w łóżku. To nie wyglądało dobrze i wszyscy o tym chyba wiemy. Nie obwiniaj się aż tak bardzo. Znowu telefony. Czy znów jesteś w SS? Wybacz, Catherine, ale skojarzenia same się nasuwają. Czy ty znów pijesz? Przybyłam dziś do apartamentu twojego dzisiaj, ale nie było cię... No nie było cię na miejscu. Chciałam sam o czymś porozmawiać, ale zrobię to jutro. A tak, twoje miejsce jest brudne. Powiedziałam ci, musisz częściej opróżniać kosz. Tym razem ja wyrzuciłam śmieci, ale zacznij być bardziej ostrożny, okej? Okay? To wszystko. Dobrej nocy. No to na pewno brzmi wszystko jak coś w jej stylu. Ona jest taką kobitką, która jednak lubi trochę wszystko mieć pod kontrolą. Więc co my możemy jej odpisać? Przepraszam, nie było mnie w domu. Po prostu złe wymierzenie z czasem, tak przypuszczam. Mogę pić, jeżeli chcę. No, znaczy to nie jest kłamstwo! Nie dotykaj moich rzeczy. To w sumie też nie jest głupie do powiedzenia, no bo... Ja swoje rzeczy w domu zostawiam, to oczekujesz, że ktoś uszanuje to, że to są moje rzeczy, tak? Nie chcę, żeby ktoś tam jakoś szczególnie zerkał i się bawił i tam, nie wiem, ewentualnie bałaganił czy coś. Czy jest coś jeszcze? A, to chyba od początku leci, więc... Znaczy, powiem szczerze, najbardziej chyba bym poszedł w tę stronę. Jutro pogadamy. Przepraszam, jestem zbyt zmęczony, aby teraz rozmawiać. Jakoś te dwa zdania dziwnie obok siebie wyglądają, że nie dotykaj moich rzeczy i jutro pogadamy, że o czym? O dotykaniu moich rzeczy? Przypuszczam, że to nie jest do końca chyba to, o czym ona chciałaby porozmawiać, szczególnie w tej sytuacji, no więc... Znaczy, ta druga opcja też nie jest jakaś wybitnie dobra. Bo też jakby tak czujesz, że to jest zbaczanie z tematu, do jakichś takich błahostkowych rzeczy, ale nie wiem, z dwojga złego chyba szczerze wolę w tę stronę. Dobrej nocy! Co ty śpiewasz jej to, że tak przedłużasz to jedną literkę, głoskę? No, na razie. Chłopie, ale jestem zmęczony. No. Nie mów do kobiety, chłopie! Znaczy. Tutaj proste dobranoc by wystarczyło, ale nie, tutaj Vincent musi jakoś urozmaicić tutaj swoje. Pisanie, tak przypuszczam. Dobra, pójdę z tym. Okay. A i w sumie chyba jeszcze propos jednej wiadomości poprzedniej, którą dostałem. To była ta chyba? Tak, to była ta. Zależy od tego, jak odpowiesz, uczucia Vincenta i osoby, do której on pisze, mogą się zmienić. I to jest, zauważcie, że to jest tytuł tej wiadomości do wszystkich klientów. I mniej więcej Vincent ma... Vincent's feelings. Ale skoro to jest do wszystkich klientów, to czy każdy klient to Vincent? Nie wiem. Może te wszystkie imiona, które tu widzimy, to jest tylko kłamstwo, sterta, bzdur. To jest Vincent, tamte panie z tyłu to jest Vincent. No to w sumie nawet dopiero teraz je zauważyłem, czy w ogóle zdałem sobie sprawę, że istnieją i że są sympatycznymi, pewnie starszymi bliźniaczkami. A więc dobra, co jeszcze możemy w barze porobić? Możemy pić oczywiście, jak to w barze. No mówiłem ostatnio zresztą, że tu możemy robić to, co w barze się typowo generalnie robi. Też możemy wstać i sobie pochodzić i tam ewentualnie inne rzeczy sobie tutaj może, nie wiem, pozwiedzać, posprawdzać. Na przykład tu widzę, jest chociażby bankomat. Znaczy no, kasa, no...
z nią się powinieneś był przygotować, panie Vincent, ale z drugiej strony nie powinna być ona hamulcem, jeżeli aż tak by ci miało zależeć na związku tak naprawdę. Dobra, z lewej strony mamy chociażby szafę grającą. Try doing lots of challenging things to earn them. I tak, jak nam powiedział pan lektor, narrator, czy kto tam inny, piosenki można odblokować poprzez chociażby achievementy. I w sumie co jest ciekawe właśnie w muzyce z szafy grającej, to to, że muzyka, którą tu odblokujemy, może pochodzić z soundtracku z innej gry Atlusa. Nie wszystko tu jest od Kafryn, niektóre tytuły są chociażby na przykład z gier z serii Persona, z tego co każe, czy w ogóle Shin Megami Tensei, więc to jest całkiem fajna rzecz, coś co sądzę, że fani tej firmy powinni to szczególnie docenić mimo wszystko. No na razie mój wybór jest dosyć skromny, ale dopiero zaczynam, więc to jest jak najbardziej uzasadnione. I mamy także automat z grą, która powiem od razu jest czymś podobnym do głównej rozgrywki tutaj. Będzie to też polegało na pchaniu bloków i wspinaniu się na górę. To jest coś, co wam pozwala się jakby nauczyć się jakby też na nowo, czy przywyknąć do zasad tej gry, tam może czegoś się dowiedzieć, jakichś nowych może technik, jakieś własne odkryć. To jest coś, co was do takiej głównej gry też może przygotować po prostu. Jest sobie też i toaleta, gdzie no przypuszczam, że mogę sobie umyć twarz. No skoro jest jakiś cenny, to umyj te oczy, co to było. Łap, to nie było podejrzane, tak samo jak ten głos. Co, lepiej je przygotuj, lepiej byś miał do czego srać. Kiedy będziesz miał znów te koszmary. Super, to miejsce już mnie nie interesuje. Napatrzyłem się. Dobra, to było chyba na tyle. Tu mam jeszcze tego oto pana w okularach. Tak, tam mam też innych gości, z którymi można trochę pogadać. Chociaż, okej, okay, jego wypowiedź była bardzo lakoniczna. Ta dwójka może coś tam? Listen, Archie, you've got to become a better man. I don't know how you're ranking it, but I'm not desperate to climb the social ladder. Men are only acknowledged by their upward mobility. Don't be a tumbleweed. Be like Ivy, always climbing. Czyli jak jest tym pierwszym, to co sądzisz, że on skacze na bok czy naprzód, ale bezcelowo? Przypuszczam, że to jest całkiem ciekawa metafora mimo wszystko. Cześć, Erika. You're cheating? That's big news. Don't you care about Catherine? Of course, but I feel like I wasn't even involved with it. Well, you were. I hate to be so confrontational, but jeez. Men who cheat are cursed. If that rumor is real, what are you gonna do? Nothing, because it's not real. A coś jeszcze? Jakieś słowa otuchy, czy jak zwykle nie? You're stupid in all the right ways. It tickles her maternal instincts. A dominant, independent personality like hers is usually attracted to minds like yours. Is that the way it is? Przypuszczam, że coś w tym jest. Aż mi się ten skojarzył jeden odcinek Doraemona, który kiedyś przypadkowo obejrzałem, kiedy byłem, wiadomo, z siostrzenicą, jej pilnowałem, czy tam coś było. Był odcinek o tym, że on chyba się martwił, ten właśnie, jakby było, Nobita? Ten taki Ciamajda z tamtego anime? On się bał tego, że Shizuka, czyli ta dziewczynka, że go nie poślubi, czy coś takiego, bo on jest zbyt dużym fajtłapą i potem chciał pokazać jakby w przyszłości, jej dorosłej wersji, że on sobie w sytuacji, gdzie potrzeba się posługiwać tam umiejętnościami survivalu, że on się w takiej sytuacji potrafi dobrze tam odnaleźć, jej pomóc i oczywiście jak zwykle wszystko schrzanił, ale ona i tak go poślubi, bo co on by bez niej zrobił? No to mi się aż tak skojarzyło bardzo z tamtym jakby odcinkiem. Wiele o tym anime nie wiem, ale jak mówię, to jest coś, co kojarzę z niego. W sumie okularki, kamizela taka, no jeszcze ten głos w sumie, może? I'm sure I've seen you before.
Oh, sorry. We were talking about the legend. Anyway, in my research, I found records indicating that similar cases occurred in 100-year cycles. Many men died last time as well. It's the truth. Wow. Every 100 years, huh? I found a strange variation on this legend going around, too. Hmm? There's a man who survives it. Survives the dreams? Very, very rarely. There's a man who is cursed but doesn't die. Isn't that interesting? It's said that the survivor is granted one wish. If he wished for eternal youth, he might still be around. It's like a magic lamp. Well, if this is what you're coming up with, you have a wish in mind for yourself? To live forever? But too typical? Me? I'd wish for something different. Like what? I may wish to change the past. Make someone kill me. Oh, I wonder what I'd wish for. Then let me introduce you. This is Todd, and this is Archie. Are you on your way home from the office? Or not? You're not wearing a suit. Chyba tego pana z prawej też kojarzę. That's a shame. You're not one of our customers, then. What do you mean? We make business suits. Haven't you ever heard of Bantam suits? Have you heard the jingle? You'll be the cock of the walk in a Bantam. Oh, you're from Catherine's company. Hey, I think I've heard your voice before. Huh? Have we met? No jak mówię, może też ten fryz i znowu taka czerwona... Czerwony taki garniak czy płaszcz, czy co ty tam masz na sobie, nie do końca widzę stąd? Think of it, but I don't remember anything. Todd's a hard guy to forget. His hair looks like a rooster, doesn't it? That's enough cock-a-doodlery out of you. Wow, you're sharp. No właśnie, koguciku. Znowu telefon. Tak, tak, mam maila. A kot, kokietka, małpa, Krios Phone. Jako kot, kokietka, to brzmi jak jakieś, nie wiem, jakiś początek dziwnej plątaniny języka, jak, nie wiem. Nie wiem, kot, kokietka, kakao, kroczy, co... Nie wiem, nie mogę nic dobrego wymyśleć, ale to jest ciekawe, co tutaj otrzymuję. Hej Vincent, jeżeli to otrzymasz, to daj mi znać, okej? Jeżeli tak zrobisz, to dam ci, wyślę ci zdjęcie. Wiem, że chcesz je zobaczyć. Znaczy, mam pewne podejrzenia. Kim jest szanowna kot-kokietka? Kto to? Tutaj Vincent. Ale wolę jednak dla pewności. Nie znam tak na 100% tego, kto to wysyła. Czy ja cię znam? Nie wysyłaj do mnie złych wiadomości. Tak, wolę w tej sytuacji najpierw wyciągnąć możliwie jak najwięcej informacji. Żegnam, kocie kokietka. A mogę jeszcze... A, tutaj z tym i z tamtym pomówić. Kto pierwszy? Może Justin? Have you played that Rapunzel game over there? Some stages are supposed to be impossible, but they're a cinch if you've got technique. I think I'm pretty good at coming up with techniques. Ciekawe, że tak casualowo gadamy o czymś, co w sumie tylko doświadczamy w snach w taki sposób. A, upływ czasu. To może być ważne całkiem. Czas upływa, kiedy siedzisz i gadasz z ludźmi w barze. Klienci będą przychodzili i odchodzili, kiedy tak będziesz robił. Wstawanie, picie, sprawdzanie telefonu, granie na automacie z grami i używanie szafy grającej nie sprawiają, że czas upłynie. Więc nikt nie pójdzie, jeżeli będziesz robił takie rzeczy. Pamiętaj o tym. Tak, rzeczywiście, że mamy jakby ograniczoną ilość rzeczywiście takich dialogów czy interakcji z innymi osobami, które możemy jednej, no czy których możemy jednej nocy dokonać, więc też trzeba trochę ostrożnie swoje akcje pod tym względem wybierać. Więc tyle na Justina, coś może jeszcze wypowiecie? Okej, to jest analogia, to było dobre. Wanting look to my eyes. Would I be cursed for unfaithfulness for this too? Whatever. Still, she would. Ty też masz dobry głos. Woman's dearest delight. I dziwny zaczyt przed chwilą. To wrangle them
words of a certain someone. But tell me, do I look vain or otherwise untoward? I don't know, but in Erica's case, it's a bit different. Anyway, let's both avoid ending up cursed and dead. No tak byłoby najlepiej, tak? O tym już wiem, gro! Dostałem o tym SMS-a! Chyba coś właśnie weszło albo wyszło, nie jestem pewien. Znaczy słyszałem dzwonek. Szefie, masz coś dla mnie jeszcze? Może w sumie jeszcze zanim pogadam, to napiję się trochę. I tak, niby tak zwan na alkohol, ale tu uwierzcie, co do tego picia mam dobry powód. I to jest ten powód. Im więcej Vincent wypije danej nocy, to tym szybciej będzie się poruszać w swoich koszmarach. Tak! Picie tu go wspomaga. I zwiększa szansę na survival. I think I'll go home for today. My head hurts. No wiem, trudne życie. Raz, dwa, trzy, cztery, ciężkie życie! Szkoda, że tego nie ma nasza wygrającej. Dobra, ja chyba się napiję jeszcze raz? Shit. I've never cheated in my life before. A, i w sumie zanim jeszcze będę dalej pił, to zobaczę sobie właśnie jak tam reszta się ma. Czy może są wciąż te panie bliźniaczki? A, odeszły sobie, a tak byłem ich ciekaw. Widzicie, o tym mówię, że trzeba ostrożnie akcje dobierać, że z kim się chce gadać, a z kim nie. No ale cóż, poradzimy. Dobra, to w takim razie szef i Justin. Ta dwójka mi została, tylko że Justin chyba już nic więcej mi do powiedzenia mieć nie będzie. Tak przypuszczam, więc sobie usiądę znów może tutaj. A co tam jeszcze, jedna szklaneczka. The name Rum and Cola is actually a nickname. Do you know the real name of this drink? It's called the Cuba Libre. The rum called for in this drink represents Cuba. This is a cocktail which mixed the national specialties of Cuba and the United States as a celebration of Cuba's independence. Cuba Libre means free Cuba. It tastes differently when you know the history. And that was the cocktail trivia for tonight. Okej, to przyznam jest fajna rzecz. Ciekawostki propos alkoholu i drinków. To akurat muszę naprawdę rzec, że doceniam. Niby się w tych tematach jak po prostu nie obracam czy coś, ale takie rzeczy fajnie wiedzieć. A co możesz mi innego zaoferować? Whisky, piwo, koktajl, sake. Pójdę piwo. Tak po polsku typowo.